Dzisiejsza konferencja prasowa została zorganizowana przez radnych Prawa i Sprawiedliwości Ruchu dla Grudziądza, Rady Miejskiej Grudziądza, a także przy współudziale pana posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Gościem specjalnym dzisiejszej konferencji jest pan profesor Andrzej Zybertowicz. Witamy serdecznie. Znany socjolog, pracownik specjalista do spraw bezpieczeństwa, doradca świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa kraju, Polski. Bardzo ważny temat. Dzisiejsza konferencja poświęcona jest w zasadzie w dwóch punktach tematowi bezpieczeństwa, jak gdyby w dwóch zakresach też. Mówi też o polityce wewnętrznej i zewnętrznej Polski, ale mówi też o przyszłości przemysłu zbrojeniowego w Polsce w kontekście bezpieczeństwa państwa. Ten temat nie bez powodu jest wywołany w dniu dzisiejszym z tego względu, że jak wiemy, to co dzieje się dzisiaj w polityce zbrojeniowej państwa, konkretnie w zakładach zbrojeniowych, woła o pomstę do nieba. Wiemy już dzisiaj doskonale, że w Poznaniu mamy sytuację, gdzie pracownicy przychodzą tylko na 2 dni w tygodniu do pracy, pracują łącznie 8 dni w miesiącu, grozi likwidacja zakładu. Z taką perspektywą też łączy się los grudziąckich zakładów, wojskowych zakładów uzbrojenia. Tu z tego względu szczególnie witam przybyłych na dzień dzisiejszy związkowców z tego zakładu, pana Sulikowskiego na czele z grupą związkowców, którzy walczą o byt tego zakładu, o przyszłość do tego zakładu, o przetargi dla tego zakładu, dla pracowników. Wspomnę tylko, że chodzi tutaj o los kilkuset pracowników miasta Grudziądza, ale także o los kooperantów, a jest to grupa łączna 1500 ludzi, którzy mają dzisiaj pracę i środki do życia. A niestety w perspektywie przegrywanych przetargów grozi w przyszłości, jest możliwa likwidacja. Odnosząc się już do dzisiejszego zakresu, do dzisiejszych tematów, poproszę na wstępie o głos naszego gościa, pana profesora. Pierwszy temat to oczywiście przyszłość przemysłu zbrojeniowego w Polsce w kontekście bezpieczeństwa państwa. Proszę bardzo, panie profesorze. Dziękuję państwu bardzo. Proszę państwa, planuje się, że w najbliższych latach będzie wydanych około 140 miliardów złotych na unowocześnienie naszej armii. Niestety w tych planach nie powiązano tych wydatków z programem odbudowy przemysłu w Polsce. Dopiero w programie partii opozycyjnej, w programie Prawa i Sprawiedliwości znajdziecie państwo przemyślaną koncepcję reindustrializacji, czyli odbudowy przemysłu w Polsce. Jeśli wydatki zbrojeniowe będą w rękach ekipy, która dotąd od ponad 6 lat rządzi Polską, musimy się liczyć z tym, że tak jak dotychczas pieniądze te będą wypływały za granicę. Będą wypływały za granicę pod płaszczykiem rozmaitych uzasadnień, a to wolnorynkowych, że to jest taniej, a to unijnych, że nie wolno stawiać preferencyjnych warunków. Mówię pod płaszczykiem, ponieważ będą te argumenty fałszywe. Wiadomo jest, że traktat lizboński w artykule 346 stwarza warunki, żeby zgodnie z praktyką i prawem Unii Europejskiej kraje mogły stworzyć reguły, w których wydatki na zbrojenia będą preferowały rodzimy przemysł. Sytuacja, w której zagraniczne firmy, jak państwo pewno wiecie lepiej ode mnie, w tym przypadku chodzi o firmę czeską, będąca pod kontrolą rosyjskiego kapitału, pozyskiwały zlecenia, podcinając ceny i podcinając możliwości rozwoju, już nie ma nawet istnienia wojskowych zakładów uzbrojenia w Grudziądzu, to jest sytuacja, która przypomina okoliczności, które polegały na tym, że sprzęt do przewozu najwyższych władz państwa był remontowany kraju, który nie jest naszym sojusznikiem. Jeśli przyjrzymy się mechanizmom związanym z zamówieniami publicznymi, nie tylko dla wojska, które powodują przekierowanie ogromnych strumieni pieniędzy dla przedsiębiorstw zagranicznych, to zobaczymy, że na najwyższych szczeblach władzy nie ma troski o to, żeby rozwijała się polska gospodarka, żeby miejsca pracy w polskich zakładach zbrojeniowych były pielęgnowane. Pan prezydent, pan premier mówią o repolonizacji czy o polonizacji polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale nie mają odwagi, żeby przeciwstawiać się grupom interesów i lobby zagranicznych, które skutecznie rozmiękcza lub zachęca osoby odpowiedzialne za decyzje,
w Ministerstwie Obrony Narodowej lub z nim związane, co powoduje rażące błędy, które będą skutkowały nie tylko, proszę Państwa, utratą miejsc pracy w polskich zakładach przemysłu zbrojeniowego, ale także obniżały jakość wyposażenia polskiej armii. Prawo i Sprawiedliwość, z której partii to startuje, chociaż jestem bezpartyjny od urodzenia, Prawo i Sprawiedliwość ma program odbudowy przemysłu w Polsce i nie może być tak, że wydawanie środków na modernizację naszej armii, co prawdopodobnie zresztą w przypadku dojścia do władzy Prawa i Sprawiedliwości byłoby jeszcze zwiększone ze względu na sytuację za naszą wschodnią granicą, że wydawanie środków na zbrojenia nie będzie powiązane nie tylko z ochroną naszego rynku, ale wprost z rozwijaniem nowych technologii, nowych form kreowania uzbrojenia, nowych projektów obronności. Wydaje się, że trzeba powstrzymać sytuację, w której talenty naszych inżynierów i doświadczenie naszych pracowników jest lekceważone, ponieważ urzędnikom w Warszawie wygodniej jest chodzić na kolację z lobbystami i zlecenia przekazywać podmiotom zagranicznym. Przygody, które spotkały generała Skrzypczaka, opisanie przez dziennikarzy, między innymi Tygodnika Powszechnego, jednego z izraelskich lobbystów, który w Polsce od niemal początku transformacji funkcjonuje przy kompletnej bierności naszych tajnych służb, lobbysty, który zatrudnia w swojej firmie byłych funkcjonariuszy tajnych służb PRL i III RP, pokazuje, że osłona kontrwywiadowcza nie działa. Gdy toczone były działania, przynajmniej tak one były przedstawiane, w celu ochrony polskich stoczni przed ich rozpadem, władze twierdziły, że jest osłona, że jest tarcza antykorupcyjna i tarcza kontrwywiadowcza, która miała chronić przed patologiami. Gdy środowiska obywatelskie powiedziały premierowi sprawdzam i domagały się dokumentów pokazujących, że osłona antykorupcyjna dużych przetargów faktycznie istnieje, okazało się, że takich dokumentów nie było. Okazało się, że ochrona antykorupcyjna była pewną fikcją i w tak newralgicznym resorcie, jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, oraz w drugim, także bardzo ważnym resorcie, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przetargi informatyczne były rozstrzygane w trybie korupcyjnym, że miliony złotych były płacone przez amerykańskie wielkie firmy informatyczne, których jedna na szczęście bardzo dobrze obecnie współpracuje z Polskim Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Okazało się, że centrala amerykańska nie przyzwalała na tego typu działań. Chodzi jednak o ogólniejsze zaniedbania. Dobrze ustawiony kontrwywiad chroni Polskę nie przed obecnością obcego kapitału, bo nam obce inwestycje i technologie są potrzebne, tylko chroni Polskę przed traktowaniem naszego państwa i kraju jako żerowiska dla grup interesów, które wyprowadzają środki. Ta sytuacja pokazuje, że nie można rozwiązać problemów polskiego sektora zbrojeniowego w ramach obecnego układu politycznego. Obecne rozdanie polityczne, ekipa Platformy, ekipa Polskiego Stronnictwa Ludowego jest poukładana z rozmaitymi grupami interesów. Kilka tygodni temu jeden z tygodników ujawnił, że na życzenie jednego z amerykańskich koncernów informatycznych sporządzono raport na temat kulis infoafery, opisujących wewnętrzne procedury i układy i powiązania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. To kolejny dowód tego, że osłona kontrwywiadowcza kluczowych instytucji w państwie nie działa, że obcy koncern nie muszą sięgać po instrumenty szpiegowskie, by w stanie uzyskać o wiele większą wiedzę co do kulis korupcji w Polsce niż polscy obywatele i polskie organa kontroli. Wydaje się, że nadchodzące chwile wyborcze, w tym miesiącu mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, po wakacjach wybory samorządowe, w przyszłym roku wybory prezydenckie i parlamentarne. Jest to cykl, który powinien być cyklem aktywności obywatelskiej. Jeśli obywatele się nie zmobilizują i nie powiedzą obecnej władzy stop,
kolejne zlecenia, kolejne zamówienia publiczne będą wychodziły poza Polskę. Zapisy, które w traktatach unijnych nie będą wykorzystywane zgodnie z naszym interesem narodowym, a politycy próbujący przekonać wyborców o oddanie na nich głosów będą spotykali się z tym, z czym od dawna spotyka się poseł Ardanowski w swoim biurze, a czego ja jako początkujący polityk mogę doświadczyć w Grudziądzu, gdy 2 maja na pikniku majowym byliśmy przez pół dnia z moją ekipą, mojego sztabu i rozmawiałem z ludźmi, którzy wymieniali mi zakłady pracy, które kiedyś były w Grudziądzu, których nie ma, z ludźmi, którzy pokazywali, że po wyjściu ze szpitala nie mogą się dostać na badania kontrolne, z ludźmi zdesperowanymi, zgorzkniałymi, mogą obejrzeć fragment polskiej rzeczywistości, który w mediach jest pokazywany w minimalnych dawkach. A to jest to rzeczywistość, którą wielu Polaków się spotyka, ale wielu polityków w ogóle nie chce przyjąć do wiadomości. Niedawno Krzysztof mi opowiedział, że rozmawiał, poseł Ardanowski opowiedział mi, rozmawiał z jednym z europosłów, no była prywatna rozmowa, więc nie wiem, czy wypada podać nazwisko, który prowadząc teraz kampanię, żeby być ponownie wybranym, powiedział, nie zdawałem sobie sprawy, jak wiele jest nędzy w Polsce i w naszym regionie. Żadne wideoklipy pokazujące nowe inwestycje, autostrady, estakady i fabryki nie pokażą prawdy o Polsce, jeśli nie zobaczymy, jak wielkie jest obywatelskie wykluczenie. Jak wielu naszych rodaków nie wierzy w to, że cokolwiek od nich zależy. Jak wielu z naszych rodaków nie wierzy w to, że można odwrócić ten zły trend niszczenia miejsc pracy w Polsce i wyprowadzenia jeszcze dostępnych nam środków w ręce firm, które źle wykonują zlecenia, ale je uzyskują. Myślę, że wniosek z tego wszystkiego dla nas wszystkich jest prosty. Jeśli nie zastosujemy dźwigni politycznej i nie przegonimy od władzy w państwie tych, którzy przez ponad 6,5 roku nauczyli się tylko coraz bardziej niesprawnie rządzić Polakami i coraz bardziej sprawnie przyczyniać się do wypływania naszych pieniędzy do zagranicznych kontrahentów, jeśli ich nie przegonimy od władzy, to przy kolejnych wyborach liczba osób w nędzy, zdesperowanych, smutnych, niewierzących w Polskę będzie rosła. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Tak bardzo ważnych również tu w mieście. Mówimy o przyszłości Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, ale właśnie w kontekście przyszłości przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Dlatego bardzo się cieszę, że przyjął moje zaproszenie pan profesor Andrzej Zybertowicz, który jest jednym z najbardziej doświadczonych ludzi mających wiedzę na temat bezpieczeństwa państwa. Profesor był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Doradcą do spraw bezpieczeństwa państwa. Jednym z najbliższych współpracowników prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tam miałem okazję pana profesora poznać. Byłem również doradcą prezydenta w innym obszarze działalności. Był doradcą rządu i premiera Jarosława Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa. I to jest wiedza unikalna. To jest wiedza, jaką ma w Polsce może kilka osób. Wiedza, w jaki sposób zagwarantować bezpieczeństwo Polski, szczególnie w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, co nie daj Boże, może również dotykać i nas. Dlatego jeszcze raz powtórzę, wiedza pana profesora jest wiedzą szczególną i wiedzą unikalną. Ja przeanalizowałem wszystkie działania, jakie związkowcy w zakładach uzbrojenia podjęli, by ratować swoje miejsca pracy. Jestem pod wrażeniem waszej aktywności, determinacji, wystąpień, kontaktów medialnych, interpelacji, które były w waszym imieniu składane w Sejmie, wizyt również u władz samorządowych Grudziądza, ale przepraszam, nie chciałbym nikogo dotknąć ani wyraźnie. Naiwnością jest
twierdzenie, że można uratować zakład, bo on jest zagrożony. Mówiąc, my nie chcemy polityki. To świadczy o dużej naiwności. Ponieważ to, że jest taki stan przemysłu zbrojeniowego w Polsce, mówił o tym pan profesor Zybertowicz, to jest efekt polityki rządu pana premiera Tuska i koalicji rządzącej. Ograniczenie polskiej armii do, przepraszam, do ilości, która, jak to ktoś określił, zmieściłaby się na jednym stadionie. Ograniczenie roli armii do tego, żeby ładnie wyglądała na uroczystościach państwowych. Przestarzałe wyposażenie. 230 starych czołgów, jeszcze zmodernizowanego wzoru rosyjskiego T-72. Około 100 zużytych w Niemczech Leopardów. Stare z lat 70. armatochaubice, które dobrze, że ktoś próbował modernizować, ale czy naszym narodowym interesem jest dawanie do remontu sprzętu, od którego może zależy nasze bezpieczeństwo w przyszłości, do firm powiązanych z kapitałem rosyjskim? To pytanie trzeba postawić w sposób jasny i otwarty. Notabene, jak informujecie, część tych wyremontowanych armatochaubic nie sprawdziła się potem w testach. A jednocześnie słyszymy ze strony pana premiera Tuska, że zamierza przeprowadzić głęboką reorganizację przemysłu zbrojeniowego w Polsce. To są bałamutne, nieprawdziwe zapewnienia, bo gdyby je czytać wprost na podstawie tego wszystkiego, co do tej pory jest robione, to ta reorganizacja, konsolidacja, różne działania organizacyjne doprowadzą do tego, że nie będzie żadnego przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Teraz również jeden wątek, który chciałbym podnieść. Próbuję się powiedzieć tak, to nie wiadomo, kto to zawinił. Urzędnicy w ministerstwie. Czyli nie bardzo wiadomo, kto. Przecież w Polsce od 7 lat ktoś konkretnie sprawuje władzę. Jest wybrana demokratycznie władza, której bardzo ważnymi funkcjonariuszami są również wasi posłowie Platformy Obywatelskiej. Zarówno pan Szymański, jak i pan Dzięcio. Niektórzy próbują się teraz stroić w jakieś piórka obrońców, udając, że nie wiedzą, skąd się wziął problem. Bardzo ważną w skali naszego województwa, w skali partii, która rządzi, osobą jest prezydent miasta Grudziądza. To czy nie jest naiwnością? Trochę z waszej strony mówienie, to najlepiej, żeby przy tym nie było polityki. To kto ma doprowadzić do tego, że decyzje polityczne będą zmienione? Krasnoludki? Wiem o spotkaniu, które planujecie 28 maja. Wyczytałem w waszych dokumentach. Bardzo dobrze, trzeba o tym rozmawiać. Ale czy nie dopatrzyliście, czy ktoś wam zasugerował ten termin? To jest termin posiedzenia Sejmu. Przełożyliśmy ten termin. Przełożyliście, to bardzo dobrze, bo ja dzisiaj dzwoniłem do sekretariatu Komisji Obrony Narodowej przerażony, bo przecież pierwszego dnia posiedzenia Sejmu żaden z posłów by nie przyjechał. Dziękuję bardzo, że przełożyliście, ponieważ byłoby tak, że wy w tej ważnej dla was sprawie tu się spotykacie, a nikt nie przyjeżdża, a przecież chodzi o to, by Komisja Obrony Narodowej i Sejmu i Senatu była powiadomiona o tym wszystkim, co się dzieje. Dlatego cieszę się, że pan profesor jest dzisiaj z nami, bo jest kluczową postacią, jeżeli chodzi o wiedzę i o przyszłe działania, bo wierzę, że my te wybory wygramy, o przyszłe działania w zakresie obronności Polski. To tacy doradcy jak Zybertowicz mogą przebudować, przemodelować, podpowiedzieć, jak sprawić, by Polska była bezpieczna, a bezpieczeństwo by było oparte o sile naszej armii, wyposażonej w sprzęt produkowany w Polsce. Dlatego cieszę się jeszcze raz, że jest pan profesor. Jeżeli będą do niego pytania, to również do tego zachęcam. Dwa słowa. Witam też pana radnego sejmiku naszego województwa, pana Wiesława Żurawskiego. Jest pan z nami również przewodniczący Stowarzyszenia Ruch dla Grudziądza, który też chciał się odnieść do tego problemu. Postaram się bardzo krótko. Otóż ogromnie
ogromną satysfakcję, że możemy dzisiaj razem z panem profesorem, z panem posłem w tej konferencji uczestniczyć i chciałbym powiedzieć, że no, oczywiście my mamy świadomość, że nie wolno nam zaniechać żadnego z działań w obronie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia tu lokalnie, że nic nie rozgrzesza ani lokalnej władzy, która moim zdaniem prezydent Grudziądza powinien od wielu miesięcy przewodzić prezydentom wszystkich miast, w których są firmy, które mają ten sam problem. Dlaczego tak nie jest, nie wiem, ale być może jeszcze tak będzie. I chciałbym bardzo podziękować parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości, że starają się no, nie zostawić nas samych z tym problemem. Będzie możliwość, żeby związkowcy swoje stanowisko zaprezentowali na Komisji Obrony. Będziemy dążyli do zorganizowania takiego spotkania, które by sam problem pomogło przenieść, jakby dotrzeć z tym do świadomości mieszkańców, ale liczymy też na to, że przenieść na szczebel szerszy niż tylko szczebel lokalny i na pewno tego nie zaniedbamy i za to zaangażowanie bardzo dziękujemy. Natomiast jednocześnie, proszę Państwa, my mamy świadomość, że być może te wszystkie działania, tu nie jesteśmy aż tak naiwni, żeby wierzyć, że to my zmienimy tę sprawę, czy że wiemy, jak ile od nas zależy, a ile jest poza nami. Dlatego też musimy sobie uświadomić, że tak naprawdę największe nadzieje trzeba wiązać z radykalną zmianą tego układu, który obecnie jest, czyli ze zmianą władzy w Polsce. Ponieważ ta sytuacja, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, jak pan profesor i pan poseł powiedzieli, to jest efekt 7 lat określonych działań. I dzisiaj mówienie to wynikało też z mojej rozmowy ze związkowcami, kiedy im zdarza się słyszeć, że w zasadzie minister mówi, ale wiecie, to nie ode mnie zależy, bo to procedury unijne. Tu nie ma już, dochodzi do tego, że premier gotowy jest stwierdzić, że od niego też już w tym kraju nic nie zależy. Oczywiście jest to zawracanie głowy i dlatego myślę, że bardzo istotne jest to, abyśmy i w tych najbliższych wyborach europejskich i w każdych kolejnych no, dali wyraz temu, że z tym sposobem zarządzania państwem trzeba po prostu skończyć, a droga do tego wjedzie po prostu przez odsunięcie od władzy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Wojewódzkiego 2 miesiące temu. I króciutko tylko powiem, radni no, przyjęli to w taki sposób, że popierają związkowców. Natomiast wstał radny Marek Nowak, który powiedział, że prezydent Grudziądza, jak i on są zdania, że wszystko jest na dobrej drodze. Także powiem krótko, że nie wierzę Platformie, bo ich działania dążą tylko chyba do likwidacji zakładu, bo nie wiem, jak to określić. Dziękuję. Może dla niego to jest dobra droga. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy pan profesor jeszcze? Przyjęcia tutaj do nas wielu szanownych gości. I korzystając tu na wstępie z okazji, chciałem serdecznie tu panów zaprosić do udziału rzeczywiście w tej konferencji, którą organizujemy na początku czerwca, bo rzeczywiście uwzględniliśmy wszystkie sugestie panów posłów, którzy już wyrazili zainteresowanie tym tematem. Temat jest bardzo istotny. Rzeczywiście, tu słusznie panowie zauważyliście rzeczywiście pewne niedoskonałości i możliwość oddziaływania polityki na ten ważny sektor. Ależ oczywiście, że zgadzam się z poglądem, że wszystkie te działania mają charakter polityczny. My jako pracownicy nadal staramy się unikać takiego zakwalifikowania jakiegokolwiek w sumie tutaj politycznego, bo nie chcemy, żeby ten problem potraktowano w sumie jako temat kampanii wyborczej, czy jako temat czyjejś tam kariery politycznej. Jest to niezwykle istotny i ważny temat dla tego miasta, dla przyszłości tego miasta. Tak jak tu słusznie panowie również zauważyli, w sumie dla funkcjonowania całego też regionu, bo
nie chwaląc się, powiem, że od wielu lat właściwie ta nasza firma jest wizytówką naszego regionu czy miasta. My współpracujemy z firmami czy w Europie, czy na świecie i jesteśmy firmą rozpoznawalną. Dlaczego tutaj właściwie bardzo gorąco tu panów namawiam do udziału tutaj w tej konferencji? Jak gdyby to przedsięwzięcie będzie organizowało tu polskie lobby przemysłowe i tutaj rzeczywiście pan profesor Soroka współpracuje z nami od wielu lat. Widzi te zagrożenia i głównym tematem jak gdyby tego spotkania, które będzie inauguracją funkcjonowania społecznego zespołu do spraw monitorowania konsolidacji polskiego przemysłu obronnego, który właśnie powstał z inicjatywy polskiego lobby przemysłowego i którego głównym jak gdyby celem i zadaniem właściwie ma być zbieranie w sumie i jak gdyby przekazywanie informacji tych, o których tutaj była wcześniej mowa, o tych zagrożeniach, o tym wszystkim, co wywołuje negatywne skutki i dla pracowników, i dla miasta, no i przede wszystkim dla obronności państwa. Także jeszcze raz ponawiam tu zaproszenie właściwie w imieniu pana profesora Soroki. I właściwie no i chcemy tym spotkaniem przedstawić na tym spotkaniu przedstawić podstawowe zagrożenia, jakie zostały już zidentyfikowane w sumie przy rzeczywiście tej transformacji, bo można tutaj mówić o całkowitej transformacji przemysłu zbrojeniowego. Chcemy zasygnalizować przede wszystkim to zjawisko, z którym mamy do czynienia, czyli rzeczywiście stworzenie tych procedur, które wyeliminowały firmy, wyeliminowały i eliminują firmy, nasze firmy zbrojeniowe z rynku zbrojeniowego. Tutaj to nieszczęsny kurator stwierdza, że nadal armatochałubice są niesprawne i jest to zgodne z literą obowiązującego prawa. Zadam tu pytanie takie, które zawsze w takich razach stawiam. Rzeczywiście to nie są żadne inne niż tylko nasze pieniądze, bo pieniądze społeczne to nasze pieniądze. I kto z państwa zaakceptowałby taki stan rzeczy, że jakiekolwiek swoje dobro oddałby do remontu, odebrał i niesprawne i uznawał, że wszystko jest w porządku. Ale największym przestępstwem w odniesieniu do nas wszystkich, obywateli, jest fakt, że no można powiedzieć, że przetarg ubiegłoroczny był tak zwaną wpadką w sumie i która doprowadziła właśnie do takiej sytuacji. Natomiast utrwalanie tego stanu rzeczy jest największym chyba tutaj przewinieniem i przestępstwem tych moim mniemaniu, mniemaniu ludzi, z którymi się spotykam. Rzeczywiście, bo chcę zwrócić uwagę, że ta sama czeska firma, która do dziś nie radzi sobie z przetargiem, wygrała następny przetarg w tym roku na remont 10 armatochałubic, oferując w przetargu cenę w wysokości 61% naszej ceny, w sumie którą zaproponowaliśmy. Pojawia się pytanie, bo też technologia wykonania remontu jest pod ścisłą kontrolą rejonowego przedstawiciela wojskowego. I gdybyśmy odstąpili od jakiejkolwiek operacji, w sumie technologicznej, lub nie włożyli jakiejkolwiek części, która jest uwzględniona w tej kalkulacji, natychmiast by nas odsunięto od przetargu. Więc nie możemy w sumie tutaj zaoferować niższej ceny. I to między innymi właściwie chcemy szeroko przedstawić na tej zapowiadanej konferencji. Następnym bardzo ważnym tematem, którym chcę
chcę też tu panów jak gdyby zachęcić do udziału w tej konferencji, jest ochrona właściwie dorobku intelektualnego tych firm, które w tej chwili są jak gdyby konsolidowane w polskiej grupie zbrojeniowej, bo decyzje rzeczywiście w tym zakresie zapadły. Ja tu korzystając z przyzwolenia Rady Miejskiej Grudziądza przedstawiałem szeroko sprawę rzeczywiście próby zawładnięcia naszego dorobku intelektualnego przez MON. Przedstawiałem to na przykładzie pracy badawczo-rozwojowej, która właściwie została przywłaszczona przez MON. Między innymi na tej też konferencji chcemy wypracować stanowisko, które pozwoliłoby na ochronę dorobku intelektualnego tych firm. Jest to niezwykle ważne, bo chcę zwrócić uwagę, że większość tych firm zbrojeniowych, o których mówimy, są to firmy, które są w regionach podobnych jak nasze, właściwie które niejednokrotnie są jedynym zakładem, jak gdyby funkcjonującym na określonym poziomie, tak jak u nas rzeczywiście w regionie, dającym solidne miejsca pracy i dochód dla pracowników. To tyle z tych planów, które mamy na początku czerwca i serdecznie jeszcze raz tu panu zapraszam. Ja tylko powiem, że Rada Miejska podjęła w 2010, dopowiem, taką uchwałę sprzeciwiającą się wniesieniu BZ-u do Bumaru, a na ostatniej sesji złożyliśmy w sprawie BZ-u także interpelację, która zobowiązuje prezydenta miasta do podjęcia wszelkich działań urzędowych z uwzględnieniem statusu prawnego posłów z Platformy Obywatelskiej, którzy są w Sejmie, aby zrobili wszystko, aby zmienić tą sytuację. To tyle co do tego tematu. Myślę, że możemy przejść do tego. Jeszcze pytania. Czy jeszcze jakieś pytania są do pana profesora w tej sprawie? Chyba, że coś domówić, co nie jest. A pan poseł Arnowski. Ja deklaruję oczywiście udział w tej konferencji. Dziękuję, że zmieniliście termin, bo wtedy nie byłoby możliwości, by posłowie byli 28. Skonsultuję to z naszymi członkami Komisji Obrony Narodowej, z panem Mariuszem Kamińskim, z Waldemarem Anzelem, z Andrzejem Betkowskim, z panem Michałem Jachem, z panem Antonim Macierewiczem, z panem Dariuszem Seligą i panem Michałem Wojtkiewiczem, ponieważ to oni są specjalistami od spraw obrony. Ja się zajmuję trochę czym innym, ale z nimi na pewno skonsultuję. Natomiast bardzo bym jednak prosił, byśmy również walcząc o utrzymanie tych miejsc pracy i tego zakładu, który ma pewną kluczową rolę dla Grudziądza, rozumieli jednak również to, że skoro są złe procedury, skoro polskie prawo jest w tym zakresie wadliwe i będziecie przegrywali wszystkie kolejne przetargi, bo jeżeli chcecie występować lege artis, wykonać wszystko, do czego zobowiązuje rozstrzygnięcie przetargowe pod kontrolą, pod nadzorem, realizując wszystkie procedury, czyli nie mogąc w najlepszym tego słowa znaczeniu oszukiwać przy wykonywanych działaniach, to się okazuje, że nie mieścicie się w kosztach. To znaczy, że coś chorego z tym prawem się dzieje. Tylko że od 7 lat ktoś za to prawo odpowiada. Jeszcze raz to panu powtórzę. To może jest układ też taki, że jak kiedyś świętej pamięci Ford powiedział, że do jego samochodów każdy kolor jest dobry, pod warunkiem, że ma być czarny. Więc będzie tak samo pewnie tu z następnymi przetargami. I rzeczywiście trzeba poruszyć niebo i ziemię po to, by nie dopuścić do takiego szykanowania polskiego przemysłu zbrojeniowego. Powiem, nie chciałbym, żeby to było jakoś komentowane. Nie spodziewam się, obserwując zachowania pana przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, pana Stefana Niesiołowskiego, po nim nie spodziewam się żadnych działań pozytywnych i konstruktywnych. Mówię to bardzo otwartym tekstem. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań, przechodzimy do drugiego tematu dzisiejszej konferencji. Temat już jest ściśle lokalny, a mianowicie nieudolna realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską na terenie miasta Grudziądza. Temat przedstawi pan przewodniczący Stowarzyszenia Ruchu dla Grudziądza, pan Andrzej Wiśniewski. Proszę bardzo. W zasadzie postaram się krótko, ponieważ tym tematom poświęcaliśmy nasze kolejne
spotkania Ruchu dla Grudziądza. Poprzednie mówiliśmy o tym również na poprzednich konferencjach. No cóż tu dodać, wiadomo, że w Grudziądzu realizują się pewne inwestycje i patrzymy na to z równym niedowierzaniem, jak patrzyliśmy na wiele inwestycji, które były dokonywane w Polsce. Ja ostatnio na jednym ze spotkań mówiłem o tym, że pomoc europejska, czy pieniądze europejskie, o którym w zasadzie od wielu lat na okrągło jest mowa, one mogą w równym stopniu być rzeczywiście czynnikiem rozwoju i motorem rozwoju, jak również mogą być demoralizujące. I w przypadku Polski bardzo często ta pomoc, te mityczne miliardy euro, które otrzymujemy, one bardzo często są demoralizujące, jeżeli są inwestowane w taki sposób, że nie kierują się jakby rozwojem kraju, tylko droższe na świecie autostrady, kiedy powstają stadiony, których dachy się nie zamykają i które bez trudu zamieniają się w baseny, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to samo obserwujemy na terenie naszego miasta. Tutaj praktycznie poza jedną rozpoczętą ileś lat temu inwestycją, jaką jest przebudowa układu komunikacyjnego, czyli trasa średnicowa, właściwie trudno jest wskazać na inne inwestycje finansowane ze środków unijnych, które miałyby charakter inwestycji prozatrudnieniowych, które by generowały nowe miejsca pracy albo sprawiały, że warunki do prowadzenia biznesu w tym mieście ulegają poprawie. Mamy do czynienia z takim typowym gadżeciarstwem, gdzie właściwie trudno inwestycjom przypisać konkretny cel rozwojowy, ekonomiczny, tworzący miejsca pracy, stwarzający nowe warunki. I chociażby sama trasa średnicowa. Pamiętamy historię jej budowy. Trasa średnicowa zaczynana w 2005 roku miała być zrealizowana w pełnym zakresie, ponieważ zyskaliśmy na to rzeczywiście duże granty unijne, do jesieni roku 2009. No dzisiaj mamy rok 2014, pięcioletnie opóźnienie, no i być może w przyszłym roku, w przyszłym sezonie budowlanym jest nadzieja, że ta inwestycja zostanie zakończona. Ja oczywiście sam byłem jej inicjatorem, więc nie odmawiam jej znaczenia jakby rozwojowego. To rzeczywiście jest ważna inwestycja, ona połączyła nas z autostradą, ale na przykład to pięcioletnie opóźnienie zaowocowało czym? No tym, że zaniechano zupełnie lobbowania miejskiego w kierunku uznania czy przebudowy trasy standardu drogi krajowej numer 16 do standardu trasy ekspresowej. To jest zasadniczy problem. Czy węzeł Grudziądz i czy nasze połączenie z autostradą będzie główną drogą tranzytową prowadzącą z krajów z obwodu kaliningradzkiego i z krajów bałtyckich do autostrady numer 1. Myślę, że ten proces niestety został całkowicie zaniechany i obawiam się, że przegramy, mimo że kilka lat temu wydawało się, że tak naprawdę droga numer 16 jest jedyną alternatywą jako dojazd do droga dojazdowa do autostrady. To tylko jeden z przykładów. Ponadto, proszę Państwa, o czym my mówimy? W mieście realizowane są różne pomysły finansowane czy współfinansowane z Unii Europejskiej, ale często są to pomysły, dla których gdzie trudno wskazać o ekonomiczny cel dla miasta. Przykładem jest chociażby trwająca już ponad 2 lata przebudowa linii tramwajowej, która praktycznie zniszczyła życie handlowe i gospodarcze na terenie Starego Miasta. Próbujemy tu poprzez radnych, poprzez naszego radnego radnych PiS-u zdobyć coś takiego jak harmonogram realizacji tej inwestycji. Przecież tak naprawdę od tego powinno się zacząć. Od jakiejś ustalenia tego, w jakiej kolejności to będzie robione, jak zostaną ludziom zrekompensowane, utracone z tego tytułu korzyści. Natomiast mamy rozorane
centrum miasta, gdzie od 2 lat praktycznie nieustannie prowadzone są prace, gdzie większość zakładów, sklepów, instytucji usługowych zdążyło już paść. Te, które jeszcze trwają, w najbliższym czasie najprawdopodobniej będą znikały. I nie możemy się do dziś doprosić harmonogramu, jak ta inwestycja będzie realizowana. Dlaczego rozpruto ulicę na odcinku 2 kilometrów, po czym przez całą zimę, wyjątkowo łagodną, nie pojawiał się tam jeden człowiek, tam nie trwały żadne prace. Prawda? I z tego typu inwestycjami mamy co rusz w naszym mieście do czynienia. Także tak jak powiedziałem, jest to inwestycje finansowane z pieniędzy unijnych. W Grudziądzu mają charakter, tak jak powiedziałem, gadżeciarski. Nie wiadomo czemu miałyby służyć. Tak samo marina. No niedawno pan prezydent twierdził, że Wisły to kajakiem się nie da przepłynąć. No i ciekawe, kiedy on widział ostatni jacht w tym rejonie, gdzie wybudowano marinę za w sumie, ile to było? 30 milionów. Za ponad 30 milionów złotych. Za ponad 30 milionów złotych. I dlatego uważam, że tutaj, jeżeli jeszcze myślimy o tym, żeby Grudziądz rzeczywiście te swoje atuty, które ma, czyli i atrakcyjne położenie komunikacyjne, jakby taką i strefę ekonomiczną, którą przecież od iluś lat dysponuje, a która nadal przez ostatnie 7 lat głównie wykorzystywana jest jako składowisko gnijącej słomy. No przecież to jest coś, w co aż trudno niekiedy uwierzyć, że tak właśnie może wyglądać. I jeżeli chcemy ten układ zmienić, to podobnie jak to ma miejsce z patologiami, z którymi mamy do czynienia w całym kraju, również musimy wygrać wybory i musimy po prostu je zupełnie w innym kierunku to miasto poprowadzić. I ostatnia rzecz. Tutaj też co rusz pojawiają się takie właśnie głosy o tym, że coś jest polityką, w związku z tym w tym ktoś nie będzie uczestniczył. I mówi to czołowy miejski polityk. No wiadomo, że nie jest w tym oryginalny, tak? To zapoczątkował pierwszy polityk w kraju, czyli premier rządu, który w którymś momencie mówił, a budujmy stadiony, a budujmy drogi, prawda, nie róbmy polityki. No jest to chore, jest to kuriozalne. Ale z jednej strony możemy powiedzieć, że widocznie i dzisiaj wiemy dlaczego, czy możemy się domyśleć, dlaczego Donald Tusk czy Robert Malinowski tak mówią. Widocznie rzeczywiście polityka, tak jak oni ją rozumieją i tak jak oni ją uprawiają, jest być może czymś wstydliwym. My rozumiemy ją inaczej. Dla nas polityka jest czymś, co jest działaniem w kierunku wspólnego dobra, co jest działaniem dla pożytku obywateli. Jeżeli Platforma Obywatelska uważa, że jest to coś, czego się należy wstydzić, to być może w ich przypadku rzeczywiście tak jest. My naszej polityki się nie wstydzimy i chcemy ją realizować. Dlatego też od polityki ani się nie odżegnujemy, uważając, że jest to działalność, którą można wykonywać godnie dla dobra obywateli. Ale rzeczywiście, jeżeli się ma twarzami układu rządzącego, staje się pani Sawicka, czy pan Drzewiecki, czy inne tego typu osoby, to być może rzeczywiście są takie przypadki, kiedy polityki trzeba się wstydzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko dopowiem odnośnie jeszcze modernizacji torowiska tramwajowego, że tu ten zakres wiedzy jak gdyby jest bardzo reglamentowany, dlatego że pewne grupy jak gdyby działające w Grudziądzu, mianowicie Federacja Gospodarcza Handlowa, zostały poinformowane, został jak gdyby przedstawiony w pewien zdawkowy, założeniowy harmonogram prac, natomiast większość handlowców, większość użytkowników obiektów, które znajdują się wzdłuż modernizowanego ciągu, no niestety kompletnie nie wie nic.
nie może ani sobie zaplanować trybu urlopu, przestoju, czegokolwiek, bo wiadomo, że korytowanie całego podłoża torów tramwajowych no, spowoduje no, elementarny brak komunikacji, czyli brak dojazdu, brak dostępu też klientów do tych obiektów, czyli upadek tych obiektów handlowych i na mnie. I za chwilę pan prezydent będzie miał wielki problem z tego względu, że utraci mnóstwo płacących systematycznie podatników, którzy spłacają te cegiełki do Urzędu Skarbowego, z których niestety, ale gmina nasza, miasto żyje. To tak woli uzupełnienia. Jeszcze chciałem, że linia tramwajowa, budowa jest linią jakby czterotorową, że tramwaje nie będą mogły swobodnie mijać się. Założył to on jako pierwszy, ja sprawdziłem to i rzeczywiście torowisko jest tak budowane, proszę Państwa, może nie widzieliście, że dwa tory zachodzą na siebie, dzięki czemu tramwaje nie będą mogły mijać się na Starym Mieście, na przestrzeni około kilometra. No głupota totalna, uważam, to jest tak jak mówił Pan Wiśniewski, to jest patologia, żeby taki pomysł realizować w XXI wieku, dwutorowa linia tramwajowa zachodząca na siebie tor, tak jak kiedyś w Związku Radzieckim widziałem w Lwowie 30 lat temu, taki układ był w Lwowie, pamiętam. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w związku z tym tematem? Państwo, to ja bym dodał jeszcze dwie rzeczy wiążące się z tematem naszej konferencji, ale także z wyborami do Europarlamentu. Otóż zakłada się, że w dojrzałych, normalnych demokracjach rdzeniem procesu wyborczego jest otwarta debata między kandydatami i między przedstawicielami różnych ugrupowań politycznych. Kilka tygodni temu na żywo w audycji w Radiu Maryja wezwałem byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego, który kandydował w naszym województwie z Platformy Obywatelskiej do otwartej debaty. Bydgoszczy, wielu wyborców, wielu związkowców ma żal do Jacka Rostowskiego, że jego decyzje przyczyniły się do utraty miejsc pracy. Kilka dni temu, 3 maja, podczas świąt, obchodu świąt Bydgoszczy, podszedłem do ministra Rostowskiego, pytając go już cztery oczy, znaczy się, byliśmy obaj w tłumie osób, które przyszły świętować 3 maja, czy ma jednak odwagę podjąć tę debatę. Wykręcił się z tego. Wydaje mi się, że to jest typowe dla Platformy niechęć do debaty na równych warunkach. Przez politycy Platformy chętnie debatują sami ze sobą na konferencjach prasowych, gdzie dopuszczane są tylko przyjazne pytania, a gdy mieliby dać sobie radę w debacie, gdzie musieliby liczyć się z tłumaczeniem się ze swoich decyzji, które często były niekorzystne dla wyborców, wtedy unikają. Ponieważ ministrowi Rostowskiemu zabrakło odwagi, męstwa, żeby wziąć udział w debacie ze mną, w tej sytuacji proponuję, żeby odpowiedzialność za obronę polityki Platformy wzięła kandydatka z numeru 2 na liście Platformy Obywatelskiej, pani Otylia Jędrzejczak. Zakładam, że po pierwsze, gdy faceci wymiękają faceci w Platformie, to może kobiety pokażą charakter, a po drugie, że pani Otylia jako wybitna sportsmenka po prostu będzie miała bardziej silnego ducha walki i większą niezłomność, odwagę, skoro podjęła decyzję, żeby startować w polityce. Ona jest w pewnym sensie podobnie początkującym politykiem, jak mówiąc te słowa. Korzystając z dzisiejszej konferencji prasowej, wzywam Otylię Jędrzejczak, żeby podjęła debatę, żeby wytłumaczyła, dlaczego popiera autorytetem swoich sportowych, niekwestionowanych osiągnięć polityków, którzy tyle krzywdy przynieśli naszemu krajowi. I w momencie, gdy mówię o tym, że rdzeniem otwartej, prawdziwej demokracji jest otwarta debata na równych prawach, muszę jeszcze raz skomentować ważną wypowiedź pana Stefana Sulikowskiego, tym razem jako badacz ekspert. Pan Sulikowski powiedział bardzo wiele ważnych rzeczy, ale na koniec powiedział, wszędzie na świecie, w kontekście przemysłu zbrojeniowego, wszędzie na świecie działa biznes, a u nas polityka. Otóż, panie Stefanie, to jest nieprawda. Wszędzie na świecie w produkcji zbrojeniowej i w handlu uzbrojeniem działa polityka. Różnica jest, czy politycy wierzą w swój kraj
i dbają o swoich przedsiębiorców i pracowników, czy robią interesy z kimś innym, czy odwracają się do swojego kraju, czy mają odwagę przegonić lobbystów, którzy ustawiają przetargi, czy mają odwagę zmieniać prawa, które powodują, że firmy krajowe przegrywają te przetargi, a poza tym, jeśli się nie mylę, to przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie nakazują, żeby wygrywały oferty, które są najniższe cenowo. Można brać pod uwagę inne elementy, tylko trzeba mieć odwagę powiedzieć, ta oferta nie była najtańsza, ale ta firma ma lepszą reputację, ta firma ma lepsze doświadczenie, ta firma przynosi miejsca pracy dla regionu i biorąc pod uwagę te parametry, inną podjęliśmy decyzję. A w przypadku zamówień dla obronności istnieją ramy prawne, żeby kierować się interesem przemysłu rodzimego. Moim zdaniem rzecz polega na tym, że w grę wchodzi zła polityka. Polityka prowadzona przez ludzi mało odważnych, którzy nie wierzą w swój kraj, którzy nie są związani ze swoimi obywatelami, a którzy słuchają argumentów odwracających ich uwagę. I moim zdaniem błędne jest wyobrażenie sobie, że w innych krajach w przypadku tak delikatnej materii, jak przemysł zbrojeniowy, polityka nie gra roli. Rzecz polega na tym, jaka to jest polityka. I w pełni popieram spostrzeżenia pana prezydenta Wiśniewskiego, który mówił o tym, że gdy Platforma w kampanii wyborczej do samorządu w roku 2010 obwiesza kraj takimi billboardami z hasłem nierówne polityki, to Donald Tusk, można powiedzieć, paradoksalnie przyznaje się tutaj do tego, że nie chce robić polityki, bo polityka w wykonaniu Platformy jest szkodliwa dla kraju. Ale wyborcy nie rozumieją tej autoironii i myślą, że głosując na urzędującego premiera, nie robią polityki. Prawo i Sprawiedliwość takich bzdur, takich manipulacji wobec wyborców nie stosuje. Jarosław Kaczyński mówi, chcemy innej polityki, polityki, która polega na tym, że słuchamy Polaków i służymy Polsce, a nie, że wpisujemy na billboardy hasło silna Polska w bezpiecznej Europie, w sytuacji, gdy przez lata działała Platforma rzecz słabej Polski w niepewnej Europie. Profesor Wojewski, proszę. Proszę Państwa, jeżeli ci, którzy podejmują decyzje dotyczące spraw publicznych, czyli zajmują się polityką, przypomnę jeszcze raz, ja już tu kiedyś mówiłem, definicja Arystotelesa. Polityka jest to mądra troska o dobro wspólne. Jeżeli ci, którzy podejmują decyzje mające przełożenie na sytuację każdego z nas, nie działają na rzecz własnego społeczeństwa, własnego narodu, własnego kraju, jeżeli wykazują się niekompetencją, jeżeli w ich działaniach dostrzegamy różnego rodzaju patologie, to można zmarnować wszystko. Nawet środki unijne, o których mówił, podając właśnie przykłady tych absurdów, również mówił pan prezydent Wiśniewski, mówił Krzysztof, doświadczony radny miejski, mówił Wiesław Żurawski z poziomu unijnego. Proszę Państwa, oczywiście wobec środków unijnych stworzono w Polsce jakąś hura propagandę, że nie było lepszego czasu w Polsce od czasów Kazimierza Wielkiego. Że nie było lepszych czasów w inwestowaniu w Polsce od czasów Jagiellonów. Czy to jest cała strona środków unijnych? Czy te środki są wykorzystywane w sposób najbardziej optymalny, by tworzyć mechanizm rozwojowy, mechanizm mnożnikowy, który sprawi, że te środki, których może w następnych perspektywach finansowych już nie być, wykorzystujemy dla rozwoju własnej gospodarki? Czy infrastruktura drogowa, którą tak się pan premier chwali, notabene w tym jublu, który się toczył z okazji dziesięciolecia Polski w Unii Europejskiej, tak jednym ciągiem pokazywano również inwestycje, które były oddane przed 2004 rokiem. Na przykład most Siekierkowski w Warszawie. Ja już nie chcę komentować, za jakie pieniądze te klipy zostały wydane. A to są z pieniędzy publicznych. Twierdzenie, że
to przecież są pieniądze unijne, ale przecież te pieniądze na wiele innych rzeczy mogły być przeznaczone, a nie miliony złotych wydawane za minutowy filmik. To nawet to, tę szansę rozwoju komunikacji w Polsce można zmarnować, robiąc ją w taki sposób, że ona właściwie nie łączy, nie jest wypełnieniem głównych ciągów komunikacyjnych po to, żeby dawać szansę rozwoju dla miejscowości leżących na tych, w tych ciągach. To dotyczy wprost również Grudziądza. To można tak realizować za pieniądze unijne inwestycje, które utrudnią życie ludziom i doprowadzą te sklepiki, które przy tych tramwajach leżą, doprowadzą do bankructwa. No ale rzeczywiście, jeżeli się nic nie umie, to do tego można doprowadzić. Pan profesor wspomniał, ja powiem, bo to nie jest żadna tajemnica, lider listy SLD, człowiek, który ma wiedzę na temat funkcjonowania Europy, w rozmowie ze mną stwierdził, że ze zdziwieniem, że na wiece, na spotkania, na festyny, w których on bierze udział, przychodzi wielu ludzi i to było jego zdziwieniem, że mało ich interesuje mówienie o przyszłości Polski, o Unii, o Parlamencie Europejskim, ich najbardziej interesuje darmowa grochówka i kaszanka. To zresztą potwierdzają inni kandydaci, dla których może to jest zdziwienie, że kanapki, jakieś rzeczy do jedzenia są najczęściej tym, na co ludzie najbardziej chcą z tego skorzystać. To świadczy o tym, że bardzo wielu ludzi, którzy zajmują się tą realną polityką, którzy gdzieś czy w Brukseli, czy w innych miejscach sprawują władzę, oderwało się absolutnie od tego, czym żyje faktycznie nasze społeczeństwo. Bo jedną stroną Unii Europejskiej to jest może autostrada A1, to są może wiadukty, ale drugą stroną to jest 2,5 miliona ludzi, którzy za chlebem wyjechali za granicę. To są upadające kolejne zakłady, małe, duże, średnie. Rozmawiałem niedawno z wójtem gminy wiejskiej. Ma zameldowanych 8 tysięcy ludzi. Kiedy teraz przeprowadzał analizę pod kątem ustawy śmieciowej, nie może się doliczyć 1700 ludzi. Bo tylu wyjechało za chlebem, za granicę. Mówię przecież o rzeczach, które wy w Grudziądzu znacie znakomicie. O braku perspektyw, o największym województwie bezrobociu pośród miast, to zresztą dotyczy powiatu ziemskiego, grudziąckiego w takim samym stopniu jak miasta. Myślę, że o tym też trzeba mówić. I teraz mówimy tutaj o sprawach dotyczących zarówno rozwoju miasta, 100-tysięcznego miasta, mówimy o przyszłości polityki krajowej i mówimy przez kontekst pana prezydenta, pana profesora Zybertowicza, kandydata do Parlamentu Europejskiego, o tym, że jeżeli nie będzie tego logicznego połączenia, tej synergii ludzi, którzy na różnych szczeblach będą sprawowali władzę, to nie będzie szansy dla Polski. Po pierwsze, muszą to być ludzie absolutnie uczciwi. Ludzie, którzy są patriotami, którzy w interesie narodowym Polaków i Polek upatrują cel swojej służby. Oczywiście nie przeciwko komuś. To nie to, że my z kimś wojny chcemy toczyć, jak się w tej chwili mówi. Rostowski ośmielił się powiedzieć coś takiego, że PiS wojny z Rosją chce. Że jeżeli zostaną do Parlamentu Europejskiego wybrani kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, to Putin będzie rechotał z radości. Trzeba być człowiekiem albo głupim, albo nieuczciwym, by sugerować, że ktokolwiek w Polsce z kimkolwiek chce toczyć wojnę. Ale nie powinniśmy być naiwni w polityce międzynarodowej. Nasze interesy, nasza wolność, nasza niepodległość nie są dane raz na zawsze. Dlatego trzeba mieć ludzi, którzy również czują i rozumieją interes narodowy. Trzeba mieć ludzi odważnych. Pan profesor jest człowiekiem odważnym. Mówię to absolutnie z pełnym przekonaniem. Bo by głosić poglądy bardzo dla tej władzy niewygodne, mówiąc bardzo delikatnie, to trzeba być odważnym. By mówić o tym, w jaki sposób działają pewne siły międzynarodowe,
które mają wpływ na to, co się dzieje w Polsce. By analizować z poziomu bardzo skrupulatnego badacza zachowania poszczególnych polityków w Polsce, którzy nagle zmieniają swoje zdanie o 180 stopni, bo może ktoś wykorzystuje różnego rodzaju uzależnienia tych ludzi od służb specjalnych, od różnego rodzaju haków, które się stały modą w polskiej polityce, to trzeba być odważnym. Ja jestem przekonany, proszę Państwa, że poprzez nadchodzące wybory, te wszystkie kolejne etapy wyborów, uporządkujemy sprawy polskie zarówno tu w Grudziądzu, w naszym województwie, w Polsce, również będziemy tam w Brukseli mieli ludzi odważnych, kompetentnych, znakomicie rozumiejących polski interes narodowy, polską rację stanu w Europie, takich ludzi jak profesor Andrzej Zybertowicz. Dlatego cieszę się, że zgodził się człowiek mający, przepraszam, to powiem Andrzej, wygodną, ciepłą posadę profesora akademickiego, który utrzyma swoją rodzinę, który spokojnie może sobie żyć, że zgodził się wejść do realnej polityki. Bo takich ludzi w polityce potrzeba. Ludzi sumienia, ludzi szlachetnych, ale ludzi kompetentnych i odważnych. I bardzo mu za to publicznie tu, wobec Państwa, wobec mediów, za tą zgodę, by być naszym kandydatem do Parlamentu Europejskiego, bardzo mu serdecznie za to dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, to będziemy kończyć. Jeszcze chcę Państwa zaprosić na godzinę 15 do muzeum na wystawę, o której jedno zdanie powiem. Proszę Państwa, przeżywamy w Polsce w tej chwili i to pewnie wielu z Was to obserwuje. Mówią o tym nauczyciele, mówią rodzice, mówią dziadkowie. Kryzys czegoś, co nazywaliśmy i nazywamy słusznie patriotyzmem. No, on się manifestuje w wielu przejawach. Dlatego sprowadziłem do naszego województwa wystawę, która może być przyczynkiem do poważnej debaty na temat współczesnego stanu patriotyzmu. Wystawa, której kanwą jest Henryk Sienkiewicz i jego twórczość. Wpływ twórczości Henryka Sienkiewicza na budowanie postaw patriotycznych młodzieży w czasie II wojny światowej. Naszym gościem, to jest bardzo ciekawa wystawa, która przyjechała z Warszawy, będzie tu w Grudziądzu, była w Toruniu, będzie również w Bydgoszczy. Cieszę się, że udało się tę wystawę wprowadzić. Ale tam będziemy analizowali, jak twórczość Sienkiewicza wpływała na zachowania pokolenia Piłsudskiego, tego, które odzyskało dla nas wolność w 18 roku, jak budowała postawy patriotyczne młodzieży w okresie międzywojnia, jak również przykładem są dziesiątki pseudonimów Sienkiewicza. Juran, Zbyszko, Kmicic, Oleńka, Karszka, Zagłoba, Podbipięta, ludzi, którzy przyjęli pseudonimy Sienkiewicza walcząc w Powstaniu Warszawskim, Szarych Szeregów i Armii Krajowej. Ale kontrapunktem, takim ciekawym spostrzeżeniem będzie wykład pana profesora Zybertowicza, jaki jest współczesny stan patriotyzmu naszych młodych pokoleń. Serdecznie zapraszam na 15. Może to być bardzo ciekawe.